Moniuszko z dnia na dzień stał się sławny. Kiedy odbyła się warszawska premiera nowej Halki, została przyjęta z ogromnym entuzjazmem. Kiedy został dyrektorem Opery Narodowej, przeniósł się z całą rodziną do Warszawy. Właśnie tam pełnił wiele funkcji. Pisał podręczniki, uczył w Instytucie Muzycznym. W teatrze raz po raz wystawiał nowe dzieła. Nie bez powodu nazywany jest do dziś ojcem polskiej opery narodowej. Stanisław Moniuszko zapamiętany został jako postać wzrostu miernego, a nawet bardziej niskiego. Oczy miał błękitne, trochę zezowate, małe, lecz pełne wyrazu. Miał krótszą nogę, więc kulał. Przez wszystkich był lubiany, ponieważ cechowała go delikatność. W towarzystwie miał maniery dystyngowane, które świadczyły o jego wielkim obyciu się ze światem. Uważał, że są na świecie ważniejsze rzeczy niż pieniądze, dlatego często dyrygował w dwóch różnych butach. Co ciekawe, Moniuszko grywał w bilard i karty. Zbierał obrazy i rysunki, cuda i graciki. Lubił dużo jeść, na przykład zrazy nelsońskie o północy. Kochał zwierzęta, a najbardziej kochał kanarki. Niestety schorowany i zestresowany Moniuszko zmarł nagle na atak serca 4 czerwca 1872 roku w Warszawie w wieku 53 lat. Jego pogrzeb zgromadził 80 tysięcy ludzi. Dziś w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej, znajduje się jedna z największych scen operowych świata – sala imienia Stanisława Moniuszki.